22. sesję Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. Witam wszystkich radnych Rady Miejskiej, witam pana burmistrza, witam pracowników urzędu, witam sołtysów, pracowników, już mówiłem. Bardzo proszę o powstanie do hymnu Kowalewa. Stwierdzam, iż na dzisiejszej sesji obecnych jest 13 radnych, przepraszam, wobec czego jest ona władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Z uwagi na to, że każdy radny otrzymał porządek, nie będę go odczytywał. Zapytam tylko, czy ktoś z radnych ma uwagi dotyczące porządku. Nie widzę. Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z 40. i 41. sesji Rady Miejskiej. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem? Głosujemy. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 13 radnych głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Stwierdzam, że protokoły przyjęliśmy jednogłośnie. Przechodzimy do punktu drugiego, tematy informacyjne burmistrza miasta. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Wysoka Rado, panie przewodniczący, wszyscy obecni pracownicy urzędu z panią zastępcą burmistrza, drodzy goście uczestniczący w naszej sesji, sołtysi. Informacja z uchwał podjętych podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2020 roku i sesji w dniu 12 kwietnia 2020, 2022 roku. 7 uchwał zrealizowano, 10 uchwał jest w trakcie realizacji. Szanowni Państwo, w okresie od ostatniej sesji, która odbyła się 31 marca, wziąłem udział w odwiedzinach jubilatów z okazji 90. urodzin w konwencie burmistrzów. Złożyłem symboliczną wiązankę kwiatów pod papieskim popiersiem z okazji rocznicy śmierci ojca świętego Jana Pawła II, rozstrzygnięciu konkursu plastycznego Oznaki Wiosny. Otrzymałem podziękowanie i spotkałem się z panem Romanem Tasarzem, zajmującym się teleopieką. Uczestniczyłem w spotkaniu z wojewodą w konkursie wiersza ekologicznego. W obchodach upamiętniających 82. rocznicę zbrodni katyńskiej i 12. rocznicę katastrofy smoleńskiej, w zebraniu wyborczym w sołectwie Mariany. Razem ze strażakami z Sierakowa odebrałem promesę na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Łączna kwota 800 tysięcy złotych, tak mam wpisane, dzisiaj wiemy, że jest to kwota już wyższa. I brałem udział w spotkaniu z wojewodą, podpisanie umowy na Fundusz Rozwoju Dróg. Chciałbym, korzystając z okazji, przedstawić jeszcze informacje dotyczące uchodźców z Ukrainy mieszkających na terenie gminy Kowalewo-Pomorskie. I tak, przebywa u nas 123 uchodźców, w tym 59 dzieci, 55 kobiet i mężczyźni, to jest 9 osób.
Obecnie sytuacja z napływem uchodźców na teren gminy jest stabilna. Na dzień 28 kwietnia 2022 roku złożono 29 wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, z czego zrealizowano 28 wniosków na kwotę 126 960 zł. Pragnę też poinformować, że wszystkie środki, na które składamy wnioski, przychodzą w terminie bardzo szybkim. Chciałbym również zaprosić wszystkich Państwa, jak również mieszkańców na uroczystości związane z dniem 3 maja, które rozpoczną się o godzinie 11.20 na rynku w Kowalwie Pomorskim. I 14 maja na jubileusz 70-lecia OSP plus Kowęsy. Szczegółowe plany i scenariusze obydwu uroczystości zamieszczone są na stronie urzędu. Informuję, że został ogłoszony konkurs Przywracamy urok naszej gminie 2022. Zapraszam do udziału w konkursie, którego celem jest przywracanie estetycznego wyglądu miejscom zaniedbanym, zniszczonym, zaśmieconym, bezmyślną działalnością nas. Więcej informacji na stronie urzędu w zakładce z ostatniej chwili. Termin składania zgłoszeń 31 maja 2022 rok. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt, interpelacje, zapytania, wnioski radnych. Z mojej strony powiem, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęła żadna interpelacja ani zapytanie na piśmie. Bardzo proszę, czy ktoś z radnych ma zapytanie? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwał w sprawie. I tak, punkt pierwszy, zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2022-2040. Bardzo proszę sekretarza rady o odczytanie projektu. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2022-2040. Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwala się, co następuje. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowalewo Pomorskie. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, czy ktoś z radnych ma uwagi dotyczące tego projektu? Bardzo proszę, pan radny Wejger. Panie przewodniczący, wysoka rado, panie burmistrzu, szanowni goście, mieszkańcy gminy Kowalewo Pomorskie, oglądający nas za pośrednictwem internetu. Zabrałem głos w tym punkcie ze względu na to, że we wcześniejszych sesjach ten punkt przechodził praktycznie bez rozmowy, bez dyskusji, bo były to rzeczy oczywiste, wynikające z obliczeń finansowych. Wieloletnia prognoza finansowa zmienia się jednocześnie z uchwałą, która zmienia budżet w danym momencie, więc to były rzeczy oczywiste, ale dzisiaj mamy do podjęcia bardzo ważną decyzję, która będzie mówiła o potencjalnie zadłużeniu na kolejne 2 miliony w przyszłym roku, bo tak trzeba chyba traktować ten element, który został umieszczony w wieloletniej prognozie finansowej, a mając na uwadze to, że prawdopodobnie będziemy mieli takich sytuacji dużo więcej i moim zdaniem będą to rzeczy niezbędne. Mówię tu na przykład o dofinansowaniu remontu stacji uzdatniania wody, gdzie już posiedliśmy z zewnętrznych funduszy znaczną kwotę na ten remont. Niestety, mając na uwadze to, co się wydarzyło, tutaj mówimy o świetlicy w Wielkiej Łące i to, co się wydarzy przy kolejnych przetargach, prawdopodobnie będziemy musieli dołożyć kolejne pieniądze, a myślę, że sytuacja wodociągowa, kanalizacyjna i
to, co się wydarzyło w ostatnich miesiącach, no, skłania do tego, żebyśmy inwestowali w naszą infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i musimy się bardzo mocno zastanowić, czy w tej chwili deklarowanie się, że w 2023 roku dopłacimy 2 miliony do budowy świetlicy, no jest to bardzo trudna decyzja. Jestem całkowicie za tym, żebyśmy infrastrukturę naszą gminną rozwijali i żeby świetlice tam, gdzie ich jeszcze brakuje, powstawały, ale jestem też za tym, żeby te decyzje były racjonalne i jak najbardziej korzystne dla rozwoju gminy. Kładąc na szali ważność inwestycji związanych z wodno-kanalizacyjną polityką, a budową świetlicy na ten moment, uważam, że te sprawy związane z wodą i kanalizacją są dla mieszkańców ważniejsze, tym bardziej dotyczy to całej gminy. Więc w tym momencie, mówiąc w imieniu całego klubu Porozumienie Samorządowe Mała Ojczyzna, niestety negatywnie opiniujemy wprowadzenie tego punktu i apelujemy o nieprzyjęcie tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chce zabrać głos? Pan burmistrz może zakończy to wszystko. Bardzo proszę, pan radny Regulski. Szanowni radni, panie burmistrzu, zaproszeni goście. Ja chciałem powiedzieć coś, co pewnie nigdy tutaj nie zostało wybrzmiane, ale trzeba to powiedzieć. Takim prekursorem i inicjatorem tej świetlicy, no to była stara rada z panem burmistrzem Grabowskim na czele i tutaj też z panem, tutaj naszym członkiem Matusiewiczem. Co powiem dalej, no, po wielu staraniach obecnego burmistrza dostaliśmy pieniążki, 2,5 miliona. Czasy są jak kieszą, sami państwo wiecie. Brakuje tych pieniążków, ale myślę, jeżeli naprawdę się mądrze nad tym zastanowimy i wspólnym naszym tutaj naszą w sumie organizacją i tak myślę też i zaangażowaniem. Myślę, że wybudujemy tą świetlicę. Takie jest moje zdanie, a to już jak będziemy głosować, to już od państwa zależy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Koralewski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja bym bardzo prosił, jest wiele niedomówień w tym zakresie. Jest faktem to, co mówił tutaj pan radny Regulski, że takie zamierzenia w poprzedniej Radzie się rodziły i nikt nie mówił, żeby takiej świetlicy dla Wielkiej Łąki wybudować. Dzisiaj są trzy rzeczy, które wskazują, po pierwsze, niezbędność wybudowania takowej świetlicy, nie ulega to wątpliwości, że powinna być taka wola. Drugi problem to jest, skąd wziąć dalsze 2 miliony złotych. I trzecia sprawa, i to w zasadzie pytanie. Jeżeli przedstawialiśmy do Polskiego Ładu wniosek, pisaliśmy o większą kwotę. Dostaliśmy taką kwotę, jaka jest. I powinniśmy się tą kwotą ukierunkowywać w zakresie wielkości danej inwestycji i kosztami związanymi z tą budową. Jak się pytam, na poprzedniej komisji
pytaliśmy i dyskutowaliśmy na ten temat, to okazuje się, że ja nie znam projektu tej budowy, ale ze słyszenia prawdopodobnie, że jest taki, ten projekt jest zamieszczony, gdzie można się do niego tam dobrać, przeczytać i tak dalej. Ale cóż z tego, ja nie jestem budowlańcem. Całe szczęście, że nie jestem, bo mogę teraz w tej chwili zabrać głos i się zapytać. Czy członkowie klubu Solidarna Gmina znali, jaki to jest obiekt i wielkości i koszty? Czy radni z klubu Solidarna Gmina i dwoje radnych niezależnych, na niby niezależnych, wiedzą, skąd wziąć dalsze pieniądze? Z potocznej informacji, albo inaczej, obiegowej informacji, krąży informacja, że są pieniądze, które prawdopodobnie, podkreślam prawdopodobnie kilkakrotnie, ze względu na to, autorytatywnie z ust pana burmistrza nikt, ja też nie, nie otrzymał informacji, że takowe pieniądze mają być zwrócone przez marszałka sejmiku, ale w jakiej kwocie, ja już też nie wiem. Są różne plotki, a ja nie chcę opierać swego wystąpienia odnośnie plotek, przypuszczeń, ze względu na to, że są to wielkie pieniądze i są to pieniądze publiczne. W związku z tym, zanim zagłosuję, to chciałbym, ażebym usłyszał informacje autorytatywne od pana burmistrza, czy będziemy znowu planowali budowę inwestycji na zasadzie takiej, że aha, dostaniemy, aha, albo nie dostaniemy. I będziemy tak planować. Uważam, że jeżeli mam zagłosować za tym projektem, o którym przedstawiona jest projekt uchwały, to chciałbym na te pytania znać odpowiedź. Ze względu na to, że są to niebłahe rzeczy, a najprawdopodobniej i słusznie, że słucha nas społeczeństwo Kowalewa, szczególnie zainteresowani mieszkańcy Wielkiej Łąki, że niechaj wiedzą, nad czym debatujemy i jak chcemy u nich budować tą świetlicę. Bo jeżeli, to co na samym początku powiedziałem, to jeżeli planowaliśmy, że ma kosztować, teraz też nie wiem, bo przypuszczam tylko, bo kosztorysowej ceny nie znam, bo nikt mnie nie poinformował. Wobec tego chciałbym znać, jaka jest kosztorysowa cena, o ile, jakie, o jakie środki występowaliśmy do strony rządowej o wsparcie tej inwestycji w miejscowościach popegeerowskich i skąd weźmiemy następne pieniądze do dopłacenia, to co tu mówił tu kolega Regulski, i skąd krąży plotka, że prawdopodobnie jest jakieś 2 miliony, 1 800 000, które mogą być, prawdopodobnie są to pieniądze, które mają przyjść od marszałka sejmiku, który jest nam winien określone pieniądze. I pytanie ostatnie. Czy te pieniądze, które przyjdą, to są pieniądze znaczone w pospolitym mówieniu? Czy to są pieniądze znaczone, że muszą być wydatkowane tylko i wyłącznie na inwestycje? Czy to są pieniądze, które wejdą do budżetu jako wydatki bieżące?
Tyle moich wątpliwości i pytań. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani radna Dąbrowska. Panie przewodniczący, szanowni radni, szanowni mieszkańcy, oczywiście wszystkich tutaj pozdrawiam na sali, ale przede wszystkim również kieruję te słowa do mieszkańców Wielkiej Łąki. Padło tutaj kilka pytań, które przedstawił pan radny Jerzy Koralewski. Może to niegrzecznie, że najpierw zapytam pytanie na pytanie. Pan zadał pytanie, czy radni zapoznali się z projektem tej inwestycji. Ja też pozwoliłam sięgnąć do źródeł, bo przypuszczałam, że takie pytanie padnie. Proszę państwa, w poprzednich kadencjach nigdy radni nie stanowili o projektach. To nie radni decydowali, jak ma wyglądać projekt i nie wnosili żadnych uwag do tych projektów. To jest pierwsza sprawa. To, że ten temat został, że tak powiem, taki nadmuchany, to być może budzi to wiele emocji. Ale przychodząc dzisiaj na posiedzenie sesji, byłam spokojna. Dlaczego? Dlatego, że ta dyskusja, która się wyzwala zawsze na komisjach wielogodzinnych, to powiem, że tym razem mnie to uspokoiła ostatnia. Dlaczego? Dlatego znowuż tutaj adresuję słowa do mojego przedmówcy, który mnie uspokoił. A mianowicie przekonał nas, mnie w każdym bądź razie przekonał, nie wiem jak innych, jak istotnie i ważna jest ta inwestycja. Jaki to jest odzew społeczny. My przecież nie możemy zrobić naprzeciw tym mieszkańcom. Bo przecież co oni o nas pomyślą? Jak my możemy zrobić inaczej? Ja się też pod tym podpisuję. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy, jak tutaj siedzimy, zagłosowaliśmy za inwestycją, za wieloletnim planem budżetowym, którym ta inwestycja była przyjęta. I wiele innych, których jest tam, są wyszczególnione. I pan zadaje pytanie, jak to się stało, że została wyceniona, powiedzmy, plus minus z nadwyżką 2,5 miliona, bo to było full pieniędzy wtedy, a dzisiaj tych pieniędzy brakuje. Przecież nie muszę nikomu państwu tłumaczyć, jakie są obiektywne przyczyny. Każdy kolejny przetarg, nawet już tutaj słyszeliśmy, że promesa na samochód 800 milionów, 800, dobrze, tak? 800 tysięcy, przepraszam, a się okazuje, że już tych pieniędzy będzie za mało. Czy pieniędzy było wiadomo, że będzie za mało. No, dobrze, ale już z góry mogę powiedzieć, że podniosę rękę za tym, żeby dołożyć, bo to jest inwestycja również ważna. Ale wracam do początku sprawy, do Wielkiej Łąki. Proszę państwa, jeżeli się pod czymś podpisujemy, mówię o inwestycji w Wielkiej Łące, to należy dokończyć to dzieło. Czy 2 miliony w świetle 40 milionów, przepraszam, że o tym mówię, kiedy mieliśmy tego kredytu, to są szalone pieniądze, kiedy zeszliśmy z długiem do 20 w tej chwili, i jakie są ceny w budownictwie, to wszyscy o tym wiemy, że poszły o 100% w górę i my się dzisiaj nad tym zastanawiamy i łamiemy głowę, czy dołożyć te 2 miliony w przyszłym roku, aczkolwiek są pewne, tak jak pan burmistrz mówi i deklaracje, o czym zapewne pan, może nie powinnam wybiegać, ale będzie pan burmistrz robił wszystko, żeby jeszcze pozyskać na ten cel dodatkowe pieniążki. Ja myślę, że inwestycja jest trafna, skoro została wcześniej przez radnych przyjęta, rozbudziła emocje w społeczeństwie Wielkiej Łące i nie chciałabym być na miejscu dzisiaj mojego kolegi, który ma spojrzeć w oczy mieszkańcom i powiedzieć nie będzie. Ostatnie zdanie dodam takie, że proszę zauważyć i przeanalizować wszystkie inwestycje, które były wcześniej. Czy zdarzały się inwestycje, że mieliśmy w 100% pokrycia z zewnątrz? Czy dokładaliśmy 50% do każdej drogi, która jest z funduszu na przykład wojewódzkiego? 50% dokładamy. Ile dołożyliśmy do rynku? Ile dołożyliśmy do tej przybudówki, która jest przy Domu Kultury? Zawsze było dofinansowanie ze strony samorządu. I dlatego uważam, że byłoby to nieetyczne, gdybyśmy dzisiaj zagłosowali przeciwko. Taka jest moja opinia. Ja zresztą od początku uważałam, że tak zagłosuję. Nie ma dzisiaj dyscypliny klubowej, żeby była sprawa jasna, ale każdy ma zrobić według własnego sumienia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan burmistrz. Wysoka Rado, szanowny panie przewodniczący, szanowni mieszkańcy oglądający nas za pomocą łącz internetowych. Ja próbowałem sobie zapisać te wszystkie wątki i tak postaram się ustosunkować po kolei i przekonywać państwa do słuszności dokonania tej inwestycji. I najpierw konieczność budowy. Na ostatniej komisji przecież o tym mówiliśmy. Nie kto inny jak pan radny Koralewski już tutaj nas przekonywał, że nie wolno oczekiwań społecznych marnować. Natomiast chciałbym powiedzieć tak, to jest bardzo ważna inwestycja, ale też jeszcze z innego powodu. To jest pierwsza duża inwestycja. Pierwsza duża. Kiedy składaliśmy wniosek, pewnie jest tutaj pani zastępca kierownika działu technicznego, bo pani Bożeny nie ma, ona może powiedzieć o kwotach, szczegółach. Natomiast kiedy składaliśmy wniosek, kwota, my tam chyba złożyliśmy troszkę więcej. Milion dostaliśmy mniej, czyli złożyliśmy na 3,5 miliona. Milion dostaliśmy mniej. 2,5 miliona, które nam przyznano wtedy, to były bardzo duże pieniądze. Mogliśmy sobie pozwolić na salę full wypas ze wszystkimi jeszcze atrakcjami na zewnątrz. Oczywiście już w trakcie projektowania i teraz chcę zwrócić uwagę na bardzo ważny element. Odbyły się spotkania z sołtysem, z radą sołecką, z radnym. Było to konsultowane, mieliśmy trzy projekty. Z tych trzech projektów był wybierany ten najbardziej jak gdyby przystający. Pewne rzeczy zostały ograniczone do granic tych, które są konieczne, ale też przypominam, że nie zaplanowaliśmy, że oddamy budynek w stanie surowym, tylko w stanie użytkowym, tak jak wszystkie pozostałe obiekty. I powtarzam i będę powtarzał do znudzenia, że to nie ja wymyśliłem COVID i nie ja wymyśliłem wojnę na Ukrainie, ani nie zrobił tego wojewoda, ani minister, ani prezydent Rzeczypospolitej. Mamy to, co mamy i wszyscy naokoło mają dokładnie to samo. Jeżeli chodzi o zadłużenie, bo z czego pokryjemy, no to pytanie, trzeba odpowiedzieć, skąd weźmiemy pieniądze na te brakujące 2 miliony. Mówimy 2 miliony, a jeżeli przetarg unieważnimy i będziemy chcieli ogłaszać następny, nie mamy gwarancji, czy będzie nam brakowało 2 miliony, może mniej, a może więcej. Dalej stoję na stanowisku razem z panią skarbnik i z kierownikiem urzędu, że nie będziemy zadłużać gminy. Nie będziemy. A te pieniądze musimy poszukać. I teraz odpowiadam na kolejne pytanie. Jeszcze wracając na chwilę do tych funduszy zewnętrznych. My wtedy składaliśmy kilka wniosków. I jednym z tych wniosków był na Dom Świetlicy, Dom Kultury w Wielkiej Łące. I tak jak pani kierownik mi tu podpowiedziała, to była kwota 3,5 milionów. Wtedy padały pod moim adresem wątpliwości co do skuteczności pracowników, co do mojej partyjnej, takiej, jak gdyby powiedzieć, nie należę do żadnej partii, ale takiej przebojowości, że wszyscy naokoło dostali po 10, 9, 12 milionów, a my w sumie dostaliśmy tylko 5. Chwała Bogu, że dostaliśmy te 5, bo dzisiaj bylibyśmy w trochę innej sytuacji, gdybyśmy dostali więcej i ja też wtedy o tym mówiłem. Już do tego nie będę wracał. I teraz mamy te pieniądze. Mamy je wykorzystać. Mamy wybudować tą salę. I okazuje się, że jest problem. Problem w naszej mentalności, a nie problem po stronie mojej, po stronie urzędu, czy po stronie części radnych, czy nawet pozwolę sobie powiedzieć, nie jest to problem po stronie finansowej. Bardziej jest w naszej mentalności ten problem. Czy w Wielkiej Łące ma być Wiejski Dom Kultury, czy nie? Grzesiu o tym wspomniał, że mój poprzednik rozbudził te oczekiwania społeczne, przygotował działki, wydzielił je i powiedział mieszkańcom Wielkiej Łąki, tam będzie wasz dom kultury. Przyszło realizować te oczekiwania innemu burmistrzowi, który mówi, nie będzie w Chełmoniu budował domu kultury, a mógłby, tylko w Wielkiej Łące dokończy tą obietnicę. W Chełmoniu nie ma takich oczekiwań. Jeżeli chodzi o te plotki, szanowny panie radny Koralewski, jak ma pan wątpliwości, moje biuro jest czynne od 7 do 15. Po co pan słucha plotek? Proszę przyjść do mnie, był pan niedawno. Mógł mi pan zadać te pytania tam. Skąd pieniądze? Czasami się obawiam, że twórcą tych plotek nie są mieszkańcy, tylko zupełnie ktoś inny.
Tak, to nie jest żadna plotka. Pani Bożena Rymanowska mówiła na ostatniej komisji, że z Urzędu Marszałkowskiego za dzienny dom pobytu należy nam się 1 800 000. Ona to powiedziała. Od roku. Urząd Marszałkowski nie ma pieniędzy, żeby nam te pieniądze oddać. A my żeśmy ten 1 800 000 wyłożyli, zapłacili. Nie mamy wobec wykonawcy ani złotówki długu. Te pieniądze przyjdą. Jak zostaną rozdysponowane, to będziemy się nad tym zastanawiać. Natomiast to jest po mojej stronie, żeby znaleźć pieniądze na dokończenie tej inwestycji. Po mojej stronie. Za chwilkę o tym powiem, jakie czynię starania. I teraz słuchają nas, zanotowałem sobie, słuchają nas mieszkańcy Wielkiej Łąki. No tak, słuchają nas i za chwilę będą musieli rozstrzygnąć. Kto tak naprawdę chciał tą inwestycję wykonać? Burmistrz z Urzędem Miasta? Czy sprawa zawisła dzisiaj podczas głosowania? Burmistrz chce wykonać. My żeśmy zrobili wszystko, mamy gotowy projekt, mamy gotowe pozwolenia, to trochę trwało, bo procedura uzyskiwania takich, może o tym za chwilę wspomni pani kierownik, trwa. To nie jest tak, że sobie z tygodnia na tydzień napiszemy różnego rodzaju papiery, przestawimy pieczątkę i jest, bo można sobie zadawać pytanie, skoro pieniądze są od grudnia 2020 roku, dlaczego teraz są ogłaszane przetargi. Tak długo trwa procedura. Nikt nie jest w stanie tego przeskoczyć. I mieszkańcy, jestem o to spokojny, będą doskonale wiedzieli, kto chciał wybudować ten Wiejski Dom Kultury w Wielkiej Łące, a kto sobie wymyślił, żeby lepiej go nie budować. I jeszcze tu się muszę odnieść do jednej rzeczy. Nikt z nas nie wie, jak będą wyglądały oferty przetargowe, ani na Piątkowo, ani na Mariany Wielką Łąkę, bo to jest następny, jeżeli dostaniemy pieniądze, ani na drogę w Szewie i tak możemy, ani na Sierakowo, ani na Chełmonie i tak możemy w nieskończoność, ani na Bieck. Nikt z nas tego dzisiaj nie wie. Są czynione, ja to wiem i się za chwilę tą informacją podzielę, że są czynione przez stronę rządową wszelkie starania, żeby ustabilizować ceny. I jednym z tych starań jest ogłaszanie kolejnych edycji chociażby Polskiego Ładu, żeby uspokoić przedsiębiorców, że nie muszą zakładać, że przy tej jedynej ofercie muszą zarobić tyle, bo za 3 miesiące będzie następna oferta, rozdanie Polskiego Ładu, do końca roku będzie następne i mają szansę zarobić pieniądze w dłuższej perspektywie czasu. Już wiemy, że rozstrzygnięcie drugiej edycji będzie na przełomie maja i czerwca. I teraz chciałbym jeszcze powiedzieć taką rzecz, że bardzo proszę radnych o pozytywne głosowanie w tej sprawie, bo trudno mi będzie uzasadniać następne wnioski, kiedy z tą inwestycją będą kłopoty, bo konsekwencją taką najgorszą jest to, że te pieniądze oddamy. Te 2,5 miliona. Jeżeli nie będę miał możliwości działania, żeby pozyskać dodatkowe pieniądze. Więc jaki mam powód, jaki argument w ręku, żeby pisać następne wnioski gdziekolwiek? Powiedzą, chłopie, przecież ty nie potrafiłeś wykorzystać tych pieniędzy, które masz. Ja potrafię je wykorzystać. Znam środki, żeby uzupełnić te brakujące kwoty. I to, że będzie brakowało na... Nie chciałbym dzisiaj wyrokować i w ogóle daleki jestem od tego, żeby mówić, że już na Piątkowo zabraknie, na Mariany zabraknie, bo tak naprawdę to możemy do końca kadencji usiąść, spotykać się raz w miesiącu i dywagować nad tym, co byśmy zrobili, gdybyśmy mieli odwagę zrobić. Więc chciałbym kończyć to swoje wystąpienie. Chciałbym jeszcze powiedzieć taką rzecz, że te pieniądze, które wrócą z Urzędu Marszałkowskiego, nie będą znaczone za ten dzienny dom pobytu. One są przeznaczone na inwestycje, ale one przyjdą w tym roku. Więc przyjdą na inwestycje i możemy je inwestować i musimy, bo to są nasze pieniądze. Natomiast one będą w budżecie, w przychodach naszych w tym roku. I już takie zdanie na sam koniec. Ja bardzo lubię funkcjonować w ten sposób, że stawiam sobie zadanie
decyduję, że będę je realizował, to zadanie i moje możliwości są bardzo przemyślane i zaczynam je realizować, a nie ciągle zastanawiać się nad tym, czy warto, czy nie warto, czy mi się uda, czy mi się nie uda. Bo jeżeli mam tak się zastanawiać, to lepiej nic nie robić. Lepiej nic nie robić i pozostać na tym, że analizowałem sytuację i mi nie wyszło. I proszę mi uwierzyć, z mojej strony są bardzo, bardzo mocno, i nie tylko z mojej strony, ale ze strony kierownictwa urzędu, te inwestycje bardzo mocno przemyślane, przedyskutowane. Obiecałem, że jeszcze powiem troszeczkę o działaniach rządu. Oczywiście, że tak. I oczywiście jest tak, że na forum i burmistrzów, i w ogóle włodarzy pojawia się ta kwestia przyznanych z różnego rodzaju funduszy, w tym z Polskiego Ładu pieniędzy, szybujących cen i jak je dostosować do rzeczywistości. Ten problem już jest zgłoszony i też wiem, że jestem o tym przekonany, już mam takie informacje, że część jednostek samorządowych nie jest w stanie zrealizować. Ci właśnie, którzy pobrali po kilkanaście milionów, nie mają na swój wkład własny, to po pierwsze, a po drugie ceny im uciekły, więc z iluś inwestycji po prostu rezygnują i oddają pieniądze. I te zwrócone pieniądze mają służyć jako pomoc, mogą służyć jako pomoc dla tych jednostek samorządowych, które będą inwestować i które będą zgłaszać, że z jakichś powodów na dokończenie inwestycji z niezawinionych przez nie, z ich strony powodów, nie mogą spiąć jak gdyby budżetu. Tak to właśnie powinno brzmieć. Nie z zawinionych przez nich kłopotów nie mogą spiąć budżetu. Bardzo dziękuję. Zwracam się jeszcze raz do Państwa radnych z tym, żeby ze względu na ważność tego projektu uchwały, ale na tą ważność, o której ja mówię, że to jest pierwszy z cyklu dużych projektów, żeby głosować na tak. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Bejger. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, dyskusja, która toczy się, pokazuje, jak ważny jest to projekt i jak ważna jest decyzja. Więc rozpoczynając tą rozmowę, miałem świadomość tego, że jest to bardzo ważne. I chciałbym się odnieść teraz do kilku rzeczy, które padły w czasie tej rozmowy. Zacznę od wypowiedzi koleżanki radnej, przewodniczącej klubu Solidarna Gmina, która mówiła, że tutaj deklarowała już pomoc w dofinansowaniu samochodu, dodała, że będzie dawała pieniążki do wszystkich innych inwestycji. I ja też dam chętnie do każdej inwestycji. Nawet z prywatnych, gdybym miał takie pieniądze. Ale my tu mówimy o ważnych decyzjach, które będą ważyły na bezpieczeństwie mieszkańców. Mówię tutaj o cały czas o wodociągach i kanalizacji. I nie możemy tak łatwo rzucać słów na wiatr, że tutaj wspomożemy, tam wspomożemy, tu wybudujemy. Pan burmistrz też mówi, że on tutaj stawia sobie cel i ten cel realizuje. Bardzo dobra koncepcja i słuszna, i każdy z nas powinien tak realizować to, jeśli chce osiągnąć sukces, ale musimy również patrzeć realnie na sytuację, która jest i która funkcjonuje w naszym kraju. I niestety w tym momencie musimy wybierać rzeczy ważniejsze, które są niezbędne. Przesunięcie o rok czy dwa inwestycji związanej ze świetlicą, myślę, nie będzie jakimś wielkim przestępstwem, ani zapamiętane, jak tutaj przez panią przewodniczącą było wspomniane, czy pana burmistrza, radzie jako jakieś uchybienie straszne. Niestety każdy człowiek, który wie, jaka jest sytuacja, rozumie. Mamy każdy swoje budżety prywatne, każdy ma swój portfel, swoją kieszeń, swoje konto i wiemy doskonale, jak ciężko jest czasami rezygnować z pewnych rzeczy, które są naprawdę, wydaje nam się, ważne, przyjemne, satysfakcjonujące, ale niestety, no mamy jak mamy. Budżet nie jest z gumy i musimy decyzje trudne podejmować. Nikt nie mówił, że przyjdziemy sobie do Rady i będziemy mieli same sympatyczne, miłe i łatwe decyzje. Decyzje, również te trudne, musimy podejmować. Tutaj pani radna też wspomniała o tym, że jako sukces oczywiście, i to popieram,
Zeszliśmy do poziomu 20 kilku milionów zadłużenia i teraz wynika z tej wypowiedzi, że teraz skoro zeszliśmy do tych 20 kilku milionów zadłużenia, to możemy z powrotem zadłużyć gminę na znacznie większą kwotę. No, wydaje mi się, że to nie tak, nie tędy droga i na pewno nie po to obniżaliśmy zadłużenie, żeby teraz z powrotem wejść na te wysokie poziomy zadłużenia. Było wspomniane tuż na koniec wypowiedzi pani radnej, że wszyscy mieszkańcy Wielkiej Łąki są za tym projektem. No tak nie do końca, ponieważ spotkałem się z kilkoma osobami, z mieszkańcami Wielkiej Łąki i miałem i takie wypowiedzi, czyli mówię w tym sensie, że były wypowiedzi za, ale były również wypowiedzi przeciw. Padały różne argumenty. Tutaj było wspomniane, że został dokonany podział na działki i miejsce zostało wskazane już wcześniej. I to się wszystko zgadza, tylko teraz właśnie jednym z argumentów była na przykład lokalizacja, która wydawałoby się, że jest trafna, ale jak pomyślimy o tym, że tam jest wyznaczonych sporo działek budowlanych i w przyszłości powstanie osiedle, to akurat pewnie te osoby, które będą tam zamieszkiwały, nie będą aż tak strasznie zadowolone z sąsiedztwa dużej świetlicy, w której prawdopodobnie będzie się odbywało sporo imprez dość dużych, bo taki jest projekt, mimo że nie wiemy do końca, jak on wygląda, mamy tylko zarys, tutaj o tym wspominał radny Koralewski. No, te głosy były takie, że no, może być kłopot ze sprzedaniem korzystnym tych działek, a jeśli nawet będzie to korzystne, no to może być kłopot później z mieszkańcami, którzy będą się skarżyli na sąsiedztwo tak dużej świetlicy. Ale to już jest takie moje wtrącenie odnośnie rozmów z mieszkańcami, ponieważ tutaj koleżanka radna wspomniała, że wszyscy, no to informuję, że nie do końca wszyscy. Pan burmistrz również tutaj mówił o oczekiwaniach mieszkańców. To już mówiłem na początku teraz mojej wypowiedzi, tej drugiej. Oczywiście, całkowicie wspieramy oczekiwania mieszkańców i chcemy realizować je. To też powiedziałem, że przesunięcie tej inwestycji rok, dwa, być może będą lepsze warunki inwestycyjne, być może rynek budowlany się ustabilizuje, być może ceny spadną, nie wiemy, jak długo potrwa wojna, no, jest niewiadomych wiele. Więc inwestowanie w tej chwili i deklarowanie się, że 2 miliony wydamy w tym momencie, myślę, że nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale to oczywiście każdy z państwa radnych oceni indywidualnie. Tutaj pan burmistrz wspomniał o tym, że obiecuje, że te pieniądze znajdzie. Ja zamiast obietnic, panie burmistrzu, oczekiwałbym konkretnych działań i konkretnych deklaracji, że te pieniądze już są, że mamy przynajmniej jakąś deklarację na piśmie, że będą, bo obiecywanie, że będzie pan się starał, to jest rzeczą oczywistą. I w to całkowicie wierzę. Ale w to, że się uda te pieniądze pozyskać z źródeł zewnętrznych, już takiego pełnego przekonania nie mam. Też tak tutaj pan burmistrz zagrał troszeczkę na emocjach, to tak lekko mówiąc, ale twierdzenie, że mieszkańcy Wielkiej Łąki będą wiedzieli, kto jak głosował i będą to pamiętać i w tym tonie wypowiedź, która miałaby sugerować pewne naciski, no myślę, że nie jest ani na miejscu, ani potrzebna, bo tak jak powiedziałem, wybory są zawsze trudne w takich problematycznych uchwałach i tutaj mamy tego świadomość, tylko to, co mówiłem, to nie jest tak, że wszystko jest czarno-białe albo wszyscy są za lub przeciw. Tak jak widzimy tutaj w naszej dyskusji, tak samo i mieszkańcy Wielkiej Łąki też nie są jednolicie wszyscy za. Dziękuję. Bardzo proszę, pani Dąbrowska. Panie przewodniczący, chciałabym pewną rzecz usmysłowić, przede wszystkim mieszkańcom, bo my o tym wszystkim wiemy. Jaka to jest skala dołożenia, to znaczy tych 2 milionów złotych? Proszę państwa,
To jest rynek Kowalewski razy dwa. Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę, pan burmistrz. Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, to za chwilę udzielimy głosu pani kierownik, ale ja chciałbym się odnieść do tego, do jednej rzeczy tylko. Została zablokowana sprzedaż działek w bezpośrednim sąsiedztwie tego projektowanego domu kultury właśnie dlatego. Żadna z tych działek nie została sprzedana, bo gdyby zostały sprzedane trochę wcześniej, to by w ogóle nie było tam miejsca na wiejski dom kultury. Te działki, tak jak powiedziałem, są własnością gminy, one są uzbrojone, ale nie będzie możliwości wybudowania się w bezpośrednim sąsiedztwie wiejskiego domu kultury. To jest jedna rzecz, a druga o konsekwencjach przełożenia tego na rok czy na dwa, bo one się skończą oddaniem pieniędzy. Chciałbym, żeby już pani kierownik się wypowiedziała. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani kierownik. Tak jak pan burmistrz powiedział, wniosek był złożony na 3,5 miliona. Niestety w wyniku ocenek o alokacji środki te zostały zmniejszone do 2,5 milionów. Na samym początku, na etapie wybrania osoby, która opracuje dokumentację projektową, od samego początku była mowa, jakimi środkami dysponujemy. Była mowa, że są to 2,5 miliony, na taką, jaką kwotę otrzymaliśmy, w takich kwotach chcieliśmy wybudować świetlicę. Było to 2 lata temu. Procedura pozwolenia na budowę no niestety trwa. Ostatecznie otrzymaliśmy pozwolenie na budowę pod koniec zeszłego roku. I od tego momentu, znaczy już na etapie całego roku, a pod koniec szczególności tego roku, w wyniku aktualizacji kosztorysów cały czas te kwoty wzrastały. Przed przystąpieniem do przetargu, który miał pierwszy przetarg, był ogłoszony w styczniu 2020 roku, wartość kosztorysowa była w granicach 3 milionów. To jest była kwota, którą zaktualizował kosztorysant i na taką kwotę spodziewaliśmy się, że oferty wpłyną. W wyniku pierwszego ogłoszonego konkursu kwota była 4 miliony 200. Podjęliśmy decyzję ogłoszenia konkursu jeszcze raz, teraz, który konkurs jest jeszcze nierozstrzygnięty. Kwota jest na 4 miliony 350, to jest najniższa kwota. Następna kwota w wyniku złożonych ofert, chciałam powiedzieć, że to są kwoty w granicach 4 700, 4 800. Ceny rosną. Nie wiem, co będzie za 2 lata, za rok. Tego trudno mi powiedzieć. To wszystko. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Koralewski. Panie przewodniczący, ja w kwestii formalnej. Proszę, żeby pan burmistrz ogłosił 5 minut przerwy. Ze względu na to, że po usłyszeniu argumentacji, chociaż niektóre to nie były argumentacje, a filozofowanie, między innymi i takie filozofowanie w sensie takim. Rynek razy dwa. To słabo ceni pani radna rynek w Kowalewie Pomorskim na 2 miliony złotych. Oj, chyba więcej. Ja wiem, do czego pani porównywała, ale pani tak rzuciła hasłowo, to z tego ja też hasłowo odpowiadam. Ale zgadzam się z jedną sprawą. Ma pan rację, panie burmistrzu, to pana pierwsza wielka inwestycja w pańskiej kadencji. Tej kadencji. Nie będziemy na ten temat dyskutowali, bo to jest, ja też rzuciłem tak hasłowo, a jak gdybyśmy usiedli, to nie ulega wątpliwości, żebyśmy doszli do na pewno takiej konkluzji, jak ja teraz powiedziałem to. I następna rzecz, panie burmistrzu, ja się nie boję do pana pójść, bo ja do pana przyszedłem, zgłosiłem pewne wnioski, które są i myślę, że w najbliższym czasie się spotkam z panem chętnie, bardzo chętnie, bo muszę panu powiedzieć, że nasza rozmowa była nie tylko owocna, ale w dobrej atmosferze była prowadzona. Notabene muszę powiedzieć, że zaproponowałem, żeby była protokołowana, ta rozmowa była nasza protokołowana i uważam, że do tego protokołu trzeba wrócić, żebyśmy wiedzieli, na jaki temat żeśmy po prostu rozmawiali.
I żeby nie przedłużać, panie przewodniczący, bardzo bym prosił, żeby pan pozwolił klubowi spotkać się na 5 minut. Bardzo proszę, pani kierownik, jeszcze. Dodać do swojej wypowiedzi, ta kwota 2,5 miliona, które dostaliśmy na świetlicę, ona wpłynęła już na konto, ona jest w dyspozycji budżetu. Jeżeli jej nie wykorzystamy, będziemy po prostu musieli tą, nie zrealizujemy inwestycji, będziemy musieli tą kwotę zwrócić. Dziękuję bardzo. Ogłaszam 10 minut przerwy. Bardzo serdecznie dziękuję.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, klub zapoznał się z dyskusją i uważamy, że wiele sformułowań, które tutaj padło, nie ma w rzeczywistości potwierdzenia, że tak się może stać. Między innymi i taka sytuacja, że jeżeli my teraz nie zwiększymy środków na budowę i rozpoczęcie jej budowy, to te pieniądze na pewno nie zostaną nam odebrane. To jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli rząd czyni starania dotyczące, żeby nie było wolnej amerykanki, jeśli chodzi o przebieg przetargów, a więc gdzieś ta galopujące suchoty w zakresie podwyższania cen przy rozstrzyganiu przetargowym, na pewno musi minąć. I trzeci element, panie burmistrzu, prosimy pana, w każdej chwili będzie można zwołać sesję rady nadzwyczajną i środki, które pan sprowadzi do Kowalewa Pomorskiego, dodatkowe podkreślamy na to, bez zmrużenia oka będziemy te pieniądze przekazywali po to, żeby inwestycje kontynuować dla mieszkańców Wielkiej Łąki. Po tym moim teraz wystąpieniu jest jasna sprawa, że utrzymujemy nasze stanowisko klubu, jak to wygłosił przewodniczący klubu. Ja chciałbym prosić, żeby pani kierownik poruszyła tą kwestię oddania środków, bo jeżeli ktoś państwa zapewnił, że tych środków nie musimy oddać, to was po prostu okłamał. Dziękuję. Proszę państwa, ja chciałam jeszcze raz potwierdzić to, co pani Małgosia mówiła, że jeżeli tych środków nie wykorzystamy na tą konkretną inwestycję, one podlegają zwrotowi. To jest promesa przypisana konkretnie do tej inwestycji. To jest jedno, a druga sprawa, chciałam też przekazać, że jeżeli do 20 maja nie podejmiemy decyzji co do zwiększenia tych środków, ja muszę przetarg drugi unieważnić. Proszę. W kwestiach formalnych, proszę państwa, tylko bym prosił, żeby teraz przegłosować wycofanie tego projektu, tak? W sensie porządek obrad. Bo to już jest w porządku obrad, tak? Czyli trzeba było zmienić. Mówimy o punkcie. Tak, drugim. Ten w drugim punkcie. Tak, dziękuję, jest. Tak, dziękuję jest. Bardzo. Skutkiem tego pierwszego głosowania jest skutek taki, że nie możemy głosować nad projektem kolejnym, czyli zmiany uchwały budżetowej. Bardzo proszę, kto jest za wycofaniem z porządku obrad tego punktu? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, 12 radnych głosowało za, 1 przeciw, także
Punkt ten wykreślamy z naszego porządku obrad. Kolejny projekt ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej. Bardzo proszę sekretarza Rady o odczytanie. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim nr 22/176/20 z dnia 25 września 2020 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim i nadania jej statutu. Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowalewo Pomorskie. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma uwagi z radnych? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 13 radnych głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Stwierdzam, że uchwałę przyjęliśmy jednogłośnie. Bardzo proszę, kolejny projekt. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim nr 25/204/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Kowalewo Pomorskie programu Kowalewska Karta Seniora. Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej uchwala się, co następuje. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowalewo Pomorskie. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych ma uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 13 radnych głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Stwierdzam, że uchwałę przyjęliśmy 13 głosami. Bardzo proszę panią sekretarz o kolejny projekt. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 15 lutego 2022 roku. Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego uchwala się, co następuje. Paragraf 2. Trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowalewo Pomorskie. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych ma uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Bardzo proszę. Jeszcze pan radny Strzelecki. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, 7 radnych głosowało za, 6 przeciw, 0 wstrzymało się. Stwierdzam, że uchwałę przyjęliśmy 7 głosami. Bardzo proszę, kolejny. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 2 marca 2022 roku na działalność burmistrza miasta Kowalewo Pomorskie. Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego uchwala się, co następuje. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miasta. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy ktoś z radnych ma uwagi? Bardzo proszę, pani radna Dąbrowska.
Proszę Państwa, chciałabym krótko na ten temat powiedzieć. Długo dyskutowaliśmy na posiedzeniu komisji, ale podsumowując, będę głosować, że skarga jest bezzasadna. Uzasadnienie. Zostały skierowane, po wpłynięciu tej skargi wpłynęły dwa pisma, jedno do Zakładu Gospodarki z wyjaśnieniem o pewnych, wyjaśnienie spraw dotyczących tego zakładu i do pana burmistrza. Otrzymaliśmy odpowiedzi i otrzymaliśmy również opinię radcy prawnego, który uważa, że skarga jest bezzasadna. Nie wchodząc w szczegóły, też tak uważam. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Bejger. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Ja konkretnie nie będę się odnosił tutaj do tego projektu uchwały, ale chciałem zabrać głos ze względu na to, iż dotarły do mnie informacje, a wiąże się to z tą skargą, która została złożona. Dotarły do mnie informacje, że społeczeństwo, mieszkańcy Kowalewa Pomorskiego złożyli prośbę czy wnioski do pani prezes zakładu komunalnego o ulgę, bonifikatę, czy jak to nazwać, za stan wody, jaki był przez dłuższy czas. Mówię tutaj oczywiście o tej wodzie, która miała no dość nieciekawy kolor, miała różnego rodzaju zanieczyszczenia, potrafiła nieźle nabroić w sprzętach domowych, więc zostały takie wnioski złożone i z tego, co mi wiadomo, pani prezes się przychyliła do tych wniosków, ale ja wnioskuję za pośrednictwem tutaj naszego posiedzenia rady do pani prezes, że jeżeli jest taka możliwość, to bardzo bym prosił, żeby nie wyróżniać nikogo i wszystkim mieszkańcom, wszystkim indywidualnym odbiorcom taką ulgę przyznać. 10% ulga to nie są znaczące pieniądze, a na pewno mają pozytywny oddźwięk i jakiekolwiek zadośćuczynienie związane z utrudnieniami, jakie mieszkańcy mieli przez blisko 2 miesiące, czasami nawet ponad 2 miesiące, bo są też głosy, że jeszcze w tej chwili zdarza się gdzieś niezbyt ciekawej jakości woda. Więc taki mój apel, żeby odbiorcy indywidualni, pani prezes, nie tylko na wniosek, który składają, bo byłoby to troszkę niesprawiedliwe, uważam. A poza tym nie wiem, czy chciałaby pani mieć taką lawinę wniosków, gdyby wszyscy indywidualni odbiorcy wody złożyli do pani, więc apeluję o to, żeby wszystkich mieszkańców potraktować równo i tą bonifikatę zastosować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ten wniosek to ma się nijak do tego projektu uchwały. Chciałbym zaznaczyć, no jest temat i może ten temat pan radny poruszy na najbliższej naszej komisji, która się odbędzie. Bardzo proszę, czy są jeszcze jakieś uwagi do tego projektu? Bardzo proszę, pan radny Koralewski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni mieszkańcy miasta i gminy Kowalewo, szanowny panie burmistrzu, dobre serce ma przewodnicząca Klubu Solidarnej Gminy, pani Halina Dąbrowska, mówiąc, że skarga jest bezzasadna. Widocznie uczestniczy mi pani radna w dwóch różnych posiedzeniach komisji Rady Miejskiej. Nie wiem, czy ja panią widziałem na komisji i chyba pani uczestniczyła wtedy, kiedy pan burmistrz powiedział, że skarga jest zasadna. To widocznie pani ma dobrotliwe serce. Widocznie tak, bo uważam, że jeżeli pan burmistrz mówi, że skarga jest zasadna, a udowodnił to i potwierdził, że skarga jest zasadna. Woda brudna leciała? Leciała. Tak? Jest. Wobec tego uważam, pani radna, że to jest nie na miejscu, żeby pani występowała jako obrońca pana burmistrza, nie mając żadnych podstaw,
Żadnych. Bo nie dosyć, że woda brudna, to jeszcze było słabe ciśnienie i ciepłej wody nie było. I od czasu do czasu znowu jest taka sytuacja, że woda leci w porządku, ale ciśnienie jest słabe i na przykład na czwartym piętrze w blokach nie ma ciśnienia. Kto ma termę gazową, niestety nie ma ciśnienia, nie ma ciepłej wody. Na dodatek tego wszystkiego mam protokół zarządcy nieruchomości, w których mieszkańcy na zebraniach zgłosili i te ulice są następujące. Fosa Jagiellońska 10, 8, Mikołaja Zryńska, Wolności, 700-lecia, 1 stycznia, 1 maja, Szkolna, Frydrychowo. To są miejscowości, w których występowały takie sytuacje, że ta woda była taka, a nie inna. Wobec tego nie wiem, na jakiej podstawie, i zwracam się do pani po raz kolejny, na jakiej podstawie pani uważa, że skarga jest bezzasadna. I będąc przy omawianiu, jeśli chodzi o zebrania mieszkańców we wspólnotach, pani prezes, do której zostało skierowane również z tych zebrań z mieszkańcami, również odpowiada w następujący sposób, że upust 10% chce po prostu zarządzić, żeby mniej społeczeństwo zapłaciło. Pan przewodniczący tutaj zwrócił uwagę panu radnemu Bejgrowi, że ten wniosek jego odnośnie upustu jest może nie na miejscu. Faktycznie można by było się zgodzić z tym, że rozpatrujemy skargę, ale skarga dotycząca właśnie takiej, a nie innej jakości wody pitnej ma to do siebie, że trzeba wyciągać pewne określone ku temu wnioski. I uważam, że jednym z wniosków, on się nie tyczy, panie przewodniczący, tej skargi. Rozpatrujemy skargę, skarga jest zasadna i koniec. A wniosek wywiodłem z tego, że należy po prostu zastosować. Zgłaszam taki wniosek i go sprecyzuję na piśmie i na ręce pana przewodniczącego taki wniosek złożę, żeby skierować go do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, żeby zastosować w stosunku do mieszkańców, którzy korzystają z dostawy wody komunalnej, nie 10%, a 25%. I proszę jednocześnie, i taki wniosek zgłoszę, że w regulaminie, którym jest zapis, rozdział drugi, zapewnić dostawę wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi i o parametrach określonych w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia. Koniec. Kropka. Pan burmistrz mówił, że poprawia się. Faktycznie w ostatnim okresie czasu woda się poprawia. Ale strzeżonego pan Bóg strzeże. I proszę, i zgłoszę również i wniosek do tegoż regulaminu, żeby taki zapis w stosunku, regres w stosunku do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej był zapis w tym regulaminie, że jeżeli będzie taki przypadek, kolejny, może i kolejny raz będzie się tak zdarzało, żeby przedsiębiorstwo poniosło koszty
a nie społeczeństwo. Społeczeństwo nie powinno płacić za to, czego nie dostaje zgodnie z wszelkimi wymogami. I uważam jeszcze raz. Nie wracam już do, bo to żeśmy maglowali na komisjach. Okazuje się, że pan, panie burmistrzu, to trochę taką spychoterapię stosuje. A zaraz powiem, na czym ta spychoterapia polega. Na tym, że za to, to jest zresztą w pańskiej odpowiedzi to jest, jeśli chodzi o w uzasadnieniu, między innymi, że to nie pan jest odpowiedzialny za to, że nie przeszkolono pracowników i tak dalej, no ale pan był inicjatorem przejęcia i nikt już do pana nie ma żadnych pretensji, że przejęła gospodarka komunalna wodociągi. Ja mówię w skrócie, że przejęła wodociągi. A okazuje się, że przecież to pan i pani prezes wspólnie jesteście odpowiedzialni za to, żeby mieszkańcom Kowalewa Pomorskiego dostarczać wodę dobrej jakości i żebyśmy mogli z niej korzystać dowoli, oszczędzając tą wodę na ile się tylko da. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie radny. Ja, nieważne, czy zgadzam się z tym pana wnioskiem, czy nie zgadzam, tylko to nie to miejsce teraz zgłaszać wnioski. Punkt piąty będzie pan mógł wnioski składać. Pytałem się wyraźnie, czy ktoś ma uwagi do projektu uchwały. Tyle i aż tyle na temat. Bardzo proszę, pani radna Dąbrowska. Panie przewodniczący, szanowni państwo, rzeczywiście ta moja odpowiedź była dosyć krótka. Zapewniam pana, że widziałam pana na komisji. I druga kwestia, wyjaśnienia. Pan jest nieprecyzyjny. Jeżeli pan mówi, że pan burmistrz uważa, że skarga jest zasadna, a nie dodaje pan reszty, to tak nie bardzo. Tak na końcu pan enigmatycznie to przesunął. Pan burmistrz powiedział, że jest odpowiedzialny jako burmistrz, jako włodarz za wiele rzeczy, za bezpieczeństwo oczywiście nie będę wymieniać, bo to nie o to chodzi, ale nie ponosi winy. Pan również wie o tym i o tym dzisiaj powinni wiedzieć mieszkańcy. Uważałam, że to nie jest na miejscu, ale na pewno nie zdradzę szczegółów, tylko powiem, że trwa postępowanie, o czym pan burmistrz mówił na posiedzeniu komisji. Ponieważ jeżeli chodzi o wodociągi, ogólnie tak ujmując ten problem, pan burmistrz przejął w dobrej wierze. Dlaczego? Nie będę tego tłumaczyć. Ale dziwne rzeczy się zaczęły zdarzać po przejęciu do 22 lutego. Są pewne symptomy, że czyniły to osoby trzecie. I na tym ten temat zakończę. Dlatego, żeby być sprawiedliwym, uważam, że nie można przypisywać winy, skoro pan burmistrz działał w dobrej wierze, nie rozkręcał hydrantów i nie sabotował. Więc tyle chciałabym powiedzieć i proszę naprawdę w pełni tak właściwie obiektywnie do tego podchodzić. Bo ja pamiętam, co było na komisji. 6 godzin, pamiętam, przeżyłam, tak. Wiem i mówię, dobrze pana widziałam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja bym chciał jeszcze państwu radnym powiedzieć, że jeżeli państwo głosujecie, nieważne jak, czy za, czy przeciw, czy się wstrzymujecie, nie musicie państwo uzasadniać swojej decyzji. To jest państwa suwerenna decyzja i nikomu do tego nic. Bardzo proszę, pan radny Strzelecki. Jeśli można, panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja do pani prezes. Tutaj wynikło dzisiaj z tej rozmowy, że pani prezes wyszła z taką inicjatywą, że wszystkim mieszkańcom gminy Kowalewo pani data... No jak nie? Tak, nie, tak. Nie. No tak. To tak sugerowano. No to ja nie wiem. Ja bym chciał, żeby pani to wyjaśniła, no bo pan Koralewski powiedział gdzieś tam, słyszał i ja żebym się zadziwił. Po prostu się zadziwiłem, że 10% da pani upustu na tą brudną wodę. I powiem tak,
Fajnie to by było, tylko się zastanawiam, jak to zrobić i za ile metrów sześciennych i tak dalej, bo ja powiem, że na przykład u nas w Borównie dopiero dwa dni temu pan inkasent przeszedł i praktycznie za 5 miesięcy przyszła rachunek za wodę, nie? I powiem, że w naszym gospodarstwie prawie 600 zł, 10% to... Ale dobrze, ale dlatego ja chciałbym, żebyśmy to zakończyli już, bo to ja wiem, że to nie jest temat do tej uchwały i tak dalej, ale gdzieś to poszło za daleko i ja myślę, że na komisji powinniśmy sobie to wszystko wyjaśnić i pani prezes i żebyśmy tutaj tą sprawę zamknęli, bo ja się boję, jak to ludzie już usłyszeli, mieszkańcy gminy, to strach się bać. Tam drzwiami i oknami będą wchodzić, także pani prezes, spokojnie, dzisiaj tego nie rozpatrzymy i myślę, że na komisji sobie to wyjaśnimy. Dziękuję bardzo. Ja tylko w tej kwestii. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Pan burmistrz na pewno w temacie. Wysoka Rado, panie przewodniczący, wszyscy słuchający nas, mieszkańcy gminy Kowalewo Pomorskie. Ja chciałbym sprostować jedną informację, bo ona jest z uporem od początku powtarzana, że pracownicy wodociągów kowalewskich byli nieprzeszkoleni. Tak, to się mówi albo inaczej, ale wyszło na to, że przypadkowi ludzie zabrali się za wodę. Jest to nieprawda, powtarzam kolejny raz, nieprawda. To jest jedna rzecz i oczywiście precyzyjność dopomina się do tego, żeby tą moją wypowiedź pamiętać dokładnie. Czuję się odpowiedzialny jako burmistrz za wszystko, co się w tej gminie dzieje. Natomiast absolutnie nie czuję się winny za brudną wodę. Trwa postępowanie i policyjne, i trwa postępowanie przedsądowe. I zapewniam pana radnego Koralewskiego, że ten, kto będzie musiał za tą brudną wodę zapłacić, zapłaci co do złotóweczki. Jestem o tym przekonany, a nawet z nawiązką, żeby pamiętał i w przyszłości takich głupot nie robił, bo to jest nie tylko sabotaż, ale również terroryzm. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, 7 radnych głosowało za, 6 przeciw, 0 wstrzymało się. Stwierdzam, że uchwałę przyjęliśmy 7 głosami. Bardzo proszę sekretarza Rady o kolejny projekt. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Kowalewo Pomorskie. Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych i ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe uchwala się, co następuje. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowalewo Pomorskie. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych ma uwagi dotyczące tego projektu? Bardzo proszę, pan radny Bejger. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym się odnieść do paragrafu 1 punktu 2 w tej uchwale. Ze względu na to, znaczy chciałbym dopytać, to nie jest uwaga, tylko pytanie. Może przytoczę ten punkt, będzie nam łatwiej tutaj zrozumieć, o co pytam. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w paragrafie trzecim, w przypadku, punkt drugi, dzieci przybyłych od dnia 24 lutego 2022 roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przez okres 4 miesięcy liczonych od pierwszego dnia zapisania dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przez rodzica. Zwolnienie to ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy przez okres 4 miesięcy liczonych od dnia zapisania dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, rodzic nie podjął zatrudnienia. I teraz jest to oczywiste i wydawało się na pierwszy rzut oka, jak rozmawialiśmy na komisji, że ta uchwała oczywiście jest bardzo potrzebna, niezbędna i będzie przyjęta, ale chciałem dopytać, bo pomóc trzeba tutaj rodzinom ukraińskim, które przyjechały
uciekając przed wojną. Ale chciałem dopytać o to ostatnie zdanie. Powtórzę jeszcze raz. Zwolnienie to ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy przez okres 4 miesięcy liczonych od dnia zapisania dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego, rodzic nie podjął zatrudnienia. I teraz chciałem dopytać, czy to zdanie oznacza, że rodziny ukraińskie, rodzice dzieci ukraińskich, którzy pracują, nie będą zwolnieni z tej opłaty? Czy wszyscy, którzy przyjechali i przekazali dzieci, posłali dzieci do naszego przedszkola czy oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, będą zwolnieni z tych opłat? Bo to zdanie, przynajmniej w mojej osobie, no troszeczkę wątpliwości i pytań wzbudziło, dlatego chciałbym dopytać o znaczenie tego określenia. Dziękuję. Bardzo proszę, panie burmistrzu, kto odpowie na to pytanie? Tak jak tu pan radny wspomniał, to zwolnienie będzie tylko i wyłącznie dotyczyło rodziców tych dzieci, którzy nie podjęli zatrudnienia. No dobrze. Bardzo proszę. Jeszcze pan ma? Jeszcze tak. Pan ma? Proszę. Czyli rozumiem, że... Znaczy nie chciałbym, żeby to było dosłownie zrozumiane, ale to jest taka sytuacja troszeczkę... Może, żeby to źle nie wybrzmiało, ale jak gdyby nagradzamy te osoby, które nie starają się podjęcie pracy, o zatrudnienie, a karzemy te osoby, które tę pracę podjęły. I zasadniczo sytuacja się odwraca, bo te osoby, które podjęły pracę, jak najbardziej im się należy to miejsce w przedszkolu i nie będą zwolnieni z tej opłaty, a rodzice niepracujący, którzy mogli się zająć tymi dziećmi, niekoniecznie musieli posyłać te dzieci, choć oczywiście tu rozumiem całkowicie integrację i potrzebę tych dzieci, uczestniczenia tych dzieci w zajęciach przedszkolnych dla ich dobra, dla ich rozwoju zarówno psychicznego, jak i fizycznego, ale nie zgadzam się z tym, że rodzice nie podejmujący pracy, czyli niepracujący, będą zwolnieni, a ci, którzy podejmą pracę, nie będą zwolnieni. Jeżeli traktujemy wszystkich jednakowo, to zwalniamy wszystkich. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś ma uwagi? Bardzo proszę, pani radna Dąbrowska. Proszę państwa, a może należałoby na ten problem inaczej spojrzeć, że osoby, które nie podjęły pracy, czy zastanawiałam się z jakiego powodu, a może są chore, a może po prostu nie mają kompetencji takich akurat do danej pracy, czy nie znaleźli pracy jeszcze. No, mogą być jakieś inne okoliczności, które nie powinny to dyskredytować, że ten, który nie pracuje, ten nie płaci, bo uważam, że to rozwiązanie jest sensowne. A ci, którzy idą do pracy, to płacą za to przedszkole. No, taka jest moja uwaga. Dziękuję. Dobrze. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Wysoka Rado, panie przewodniczący, wszyscy słuchający nas, to nie jest kwestia karania czy nagradzania. Przecież my chcemy, żeby rodziny ukraińskie u nas mieszkające zintegrowały się w tym sensie, w którym chcą. I to jest normalne, że osoby, które pracują, na część swojego utrzymania łożą. Natomiast ci, którzy nie mają pracy, no pomagamy im na wszystkie możliwe sposoby i nie chcemy ich jeszcze dociążać opłatą za przedszkole. W ogóle jakieś takie rozumowanie jest bardzo dziwne pana radnego. Proszę to odnieść do sytuacji polskich rodzin w takim razie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Bejger. Jeżeli pan burmistrz mi tutaj zarzuca dziwne rozumowanie, no to nie zgadzam się z tym zupełnie i tutaj ja zgłosiłem bardzo jednoznacznie, żeby nie rozróżniać i wszystkich zwolnić z tej opłaty. Więc ja nie mówiłem, że ktoś ma płacić lub nie płacić, tylko wszyscy mają być zwolnieni z tej opłaty. A tu w tym zapisie mamy wyraźnie zapisane, że część będzie płaciła, a część nie. I ta uwaga koleżanki radnej, o której mówi, oczywiście słuszna, bo część osób może nie mieć możliwości podjęcia pracy. Ale to jest tylko część i nie uogólniajmy wszystkich. A druga rzecz, ja zgłosiłem propozycję,
żeby wszyscy byli zwolnieni, wszystkie dzieci ukraińskie, które chodzą do naszego przedszkola, zostały zwolnione z tej opłaty. I uważam, że jest to sprawiedliwe i nie zaburzające wszelkich norm społecznych. Dziękuję. Panie radny, jeszcze raz, bo słyszałem, że składa pan wniosek. Konkretnie bardzo bym prosił, żeby pan sprecyzował to. Mój wniosek precyzyjnie brzmi, żeby to zwolnienie obejmowało wszystkie dzieci, czyli prosiłbym o wykreślenie tego ostatniego zdania, które przytoczyłem. Zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy przez okres 4 miesięcy liczonych od dnia zapisania dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego, szkole podstawowej, rodzic nie podjął zatrudnienia. Proszę o wykreślenie tego zdania z projektu uchwały. Bardzo proszę, szanowni radni, przegłosujemy ten wniosek. Wniosek pana radnego Bejgra o wykreślenie tego ostatniego zdania z projektu uchwały. Ja myślę, że tu nie ma nad czym dyskutować. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 13 radnych głosowało za przyjęciem wniosku pana radnego. 0 przeciw, 0 wstrzymuje się. Także wniosek został przyjęty. Bardzo proszę, przegłosujemy teraz cały projekt z tą zmianą. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 13 radnych głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Stwierdzam, że uchwałę przyjęliśmy 13 głosami. Bardzo proszę panią sekretarz o kolejny projekt. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy gminy Kowalewo-Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok. Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowalewo-Pomorskie. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych ma uwagi dotyczące tego projektu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 13 radnych głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Stwierdzam, że uchwałę przyjęliśmy 13 głosami. Bardzo proszę, kolejny projekt. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek numer ewidencyjny 98/1 i 98/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Sierakowo, gmina Kowalewo-Pomorskie. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik urzędowy z 2022 roku, pozycja 559 oraz artykułu 20 ustęp 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dziennik urzędowy z 2022 roku, pozycja 503,
Paragraf pierwszy. Nie uwzględnia się uwagi z dnia 25 marca 2022 roku złożonej przez spółkę z odpowiedzialnością data wpływu do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, numer rejestracyjny 4353/03/2022/P, wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek numer ewidencyjny 98/1 i 98/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Sierakowo, gmina Kowalewo Pomorskie, dotyczącej zmiany funkcji całego obszaru objętego granicą opracowania na funkcję farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę. Paragraf drugi. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się burmistrzowi Kowalewa Pomorskiego. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Teraz przeczytam uzasadnienie. Na podstawie artykułu 17 ustęp 11 oraz artykułu 18 pierwszej i drugiej ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dziennik urzędowy z 2022 roku, pozycja 503, w dniu 25 marca 2022 roku, data wpływu do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, numer rejestracyjny 4353/03/2022/P, spółka z odpowiedzialnością wniosła uwagę do wyłożonego do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim w dniach od 14 lutego 2022 do 16 marca 2022 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek numer ewidencyjny 98/1 i 98/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Sierakowo, gmina Kowalewo Pomorskie. W złożonej uwadze stwierdzono, że, cytuję, przedstawione w projekcie planu rozwiązania są niezgodne z podpunkt A. Zapisami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, przyjętego uchwałą nr 22/215/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 czerwca 2009 roku, w którym to dokumencie obszar działek 98/1 i 98/2 oznaczono jako obszar rolny, w którym dopuszcza się lokalizacji generatorów energii odnawialnej. Podpunkt B. Wydaną przez burmistrza miasta Kowalewo Pomorskie decyzją stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla projektu farmy fotowoltaicznej na działkach 98/1 i 98/2 obręb Sierakowo. Podpunkt C. Złożonym wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy dla projektu farmy fotowoltaicznej na działkach 98/1 i 98/2 obręb Sierakowo z dnia 23 sierpnia 2021 roku. Podpunkt D. Wnioskami złożonymi we właściwym terminie przez inwestora i właściciela gruntów o uwzględnienie możliwości lokalizacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie oraz magazynu energii w tworzonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Paragraf E. Zatwierdzonym przez Radę Ministrów 2 lutego 2021 roku dokumentem pod nazwą, cytuję, Polityka Energetyczna Polski do roku 2040, koniec cytatu, w którym złożono intensywny rozwój alternatywnych źródeł energii opartych na energii słonecznej, fotowoltaiki. Zgodnie z założeniami ministra energii, produkcja energii ze słońca ma być jednym z najważniejszych źródeł w polskiej energetyce pod względem zainstalowanych mocy.
do 2040 roku ma wynosić 10 tysięcy do 16 tysięcy megawat. Pojawia się zatem pytanie, jaki cel przyświeca organowi, który nie realizuje postulatów mieszkańców swojej gminy, właściciela terenu, którego dotyczą założenia projektu planu, założeń polityki polskiej, rządu oraz polskiego inwestora, który inwestuje własne środki w rozwój niezależnego źródła energii na terenie gminy Kowalewo-Pomorskie. Zgodnie z artykułem 17 ustęp 12 burmistrz Kowalewa Pomorskiego, rozpatrując wniesioną skargę, stwierdził, co następuje. Podpunkt A. W zakresie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo-Pomorskie. Zgodnie z artykułem 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy. Plan miejscowy uchwala Rada Gminy po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. Studium, zgodnie z artykułem 9 podpunkt 1 do 5, nie jest aktem prawa miejscowego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo-Pomorskie, uchwalonych uchwałą nr 23 łamane przez 215 łamane przez 09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 czerwca 2009 roku wraz ze zmianą uchwaloną uchwałą nr 37 łamane przez 315 łamane przez 18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 września 2018 roku w kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy wskazano rozwój rolnictwa i osadnictwa jako funkcji podstawowych. Teren objęty opracowaniem położony jest w strefie trzeciej, rolniczo-osadniczej, dla której ustala się m.in. lokalizację nowej zabudowy siedliskowej na terenach rolnych w oparciu o obowiązujące przepisy, wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej oraz terenów rekreacyjno-turystycznych w granicach terenów zainwestowanych oraz terenów wskazanych do urbanizacji, objętych zamiarem sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z rysunkiem studium. Na pozostałych terenach utrzymanie funkcji rolniczej z dążeniem do podnoszenia poziomu organizacji produkcji oraz możliwość zalesiania gruntów rolnych o niskiej przydatności produkcyjnej. Nadto, cytuję, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się lokalizację funkcji usługowo-produkcyjnej mającej na uwadze potrzebę ochrony istniejącego środowiska przyrodniczego, a tym samym jakość produkcji rolnej. Koniec cytatu. W studium dopuszczono także, cytuję, lokalizację generatorów energii odnawialnej, to jest na przykład elektrownie wiatrowe i inne, mając jednak na uwadze potrzebę ochrony istniejących wartości kulturalnych oraz środowiska przyrodniczego, zgodnie z przepisami odrębnymi, z zastrzeżeniem, iż strefa oddziaływania generatorów musi wchodzić również w wyznaczony na rysunku studium obszar. Koniec cytatu. Obszar taki został wskazany na rysunku studium. Rozpatrując powyższe, należy przede wszystkim podkreślić, że studium nie jest aktem prawa miejscowego, a więc nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących i nie może być podstawą do wydania decyzji administracyjnych. Jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy i lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Nie odnosi się w swoich ustaleniach do poszczególnych działek. Wszystkie wyżej wymienione ustalenia dotyczą strefy trzeciej, rolniczo-osadniczej, której granice określono na rysunku studium, a na obszarze której położone są działki objęte opracowaniem planu.
Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. Organ odpowiedzialny za kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, artykuł 3 ustęp 1, chcąc stać na straży ładu przestrzennego oraz poszanowania własności wszystkich mieszkańców gminy, musi dążyć do stanowienia czytelnego prawa miejscowego z jasno określonym sposobem i warunkami zagospodarowania przestrzennego terenu objętego opracowaniem, ale również w odniesieniu do terenów znajdujących się w sąsiedztwie. To, że ustalenia studium dopuszczają wprowadzenie dla pewnych obszarów zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, nie oznacza, że są one wiążące dla każdej działki położonej w tym obszarze. Dopiero bowiem na etapie sporządzania planu miejscowego ustawodawca przewidział szczegółowe odniesienie i ustalenie zasad dla terenu objętego planem w zakresie podpunkt A. Ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, B. Ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, C. Szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu. Podpunkt D. Kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, w tym maksymalna i minimalna intensywność zabudowy, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czystej, maksymalna wysokość zabudowy, minimalna ilość miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy. Podpunkt E. Modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. Należy podkreślić, iż teren objęty opracowaniem oraz działki sąsiednie tworzą duży, zwarty obszar charakteryzujący się korzystnymi warunkami do prowadzenia produkcji rolniczej i niewątpliwie mogą powodować uciążliwości dla funkcji niezwiązanych z rolnictwem, a wynikające z prowadzonych prac rolniczych oraz polowych, np. rozprzestrzenianie się pyłu, kurzu, piasku i słomy, podrywanych wiatrem i tym podobne. Podobne obawy wyrazili mieszkańcy w Sierakowo, składając uwagę, by pozostawić projekt przedmiotowego planu miejscowego bez zmian, to znaczy utrzymać przeznaczenie rolnicze i zabudowę zagrodową. Wobec powyższego burmistrz Kowalewa Pomorskiego jako organ sprawujący projekt planu w pierwszej kolejności uwzględnił aktualne użytkowanie i przydatność rolniczą terenu. Wobec powyższego uwagi nie uwzględniono. Punkt B. W zakresie wydanej przez burmistrza miasta Kowalewo Pomorskie decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla projektu farmy fotowoltaicznej na działkach 98/1 i 98/2 Obręb Sierakowo, ostateczna decyzja z dnia 6 września 2021 roku. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Zgodnie z brzmieniem artykułu 71 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, a jej uzyskanie jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Sama decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest wyłącznie aktem wstępnym umożliwiającym przeprowadzenie dalszego procesu inwestycyjnego. Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ma charakter rozstrzygnięcia wstępnego względem przyszłego zezwolenia na realizację konkretnego przedsięwzięcia i w pełni względem niego w istocie funkcję prejudycjalną. Patrz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 stycznia 2019 roku.
sama w sobie nie umożliwia zatem przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. Posiadanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach umożliwia natomiast inwestorowi przeprowadzenie procesu inwestycyjnego zgodnie z jej założeniami. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku wyżej wymienionej inwestycji jest burmistrz Kowalewa Pomorskiego. Postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzone jest w niezależnym trybie administracyjnym w oparciu o przepisy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w tym postępowaniu nie mają zastosowania. Wobec powyższego sformułowany zarzut jest bezzasadny. Podpunkt C. W zakresie złożonego wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla projektu farmy fotowoltaicznej na działkach 98/1 i 98/2 Obręcz Sierakowo z dnia 23 sierpnia 2021 roku, tryb ustalania warunków zabudowy w drodze decyzji administracyjnej regulują przepisy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Tekst jednolity, Dziennik Urzędowy z 2020 roku, pozycja 505. Organem właściwym do wydania decyzji o warunkach zabudowy jest burmistrz Kowalewo-Pomorskiego. Zgodnie z zapisami wyżej wymienionej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy można zawiesić na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Jeżeli w okresie zawieszania nie zostanie uchwalony plan miejscowy, postępowanie podejmuje się z urzędu i wydaje decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy. Wobec powyższego burmistrz Kowalewa Pomorskiego zgodnie z przysługującym mu prawem postanowieniem znak TIG.6730.83/2021 z dnia 3 listopada 2021 roku zawiesił postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej Sierakowo o mocy 15 MW oraz wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie oraz magazynu energii na działkach 98/1 i 98/2 Obręb Sierakowo zgodnie z dyspozycją artykułu 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wobec powyższego sformułowany zarzut jest bezzasadny. Podpunkt D. W zakresie zgodności z zatwierdzonym przez Radę Ministrów 2 lutego 2021 roku dokumentem pod nazwą Polityka Energetyczna Polski do roku 2040. Tryb i zakres sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego regulują przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Tekst jednolity, Dziennik Urzędowy z 2022 roku, pozycja 503. W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określania sposobów ich zagospodarowania i zabudowy, Rada Gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Integralną częścią tej uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu.
uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rada Gminy podejmuje z własnej inicjatywy lub na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Przed podjęciem takiej uchwały wójt, burmistrz lub prezydent miasta wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych. Plan miejscowy uchwala Rada Gminy po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały. Część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały. Ustawodawca na żadnym etapie sporządzania miejscowego planu nie przewidział badania zgodności przyjętych rozwiązań w planie miejscowym z dokumentami zatwierdzonymi przez Radę Ministrów. Należy także podkreślić, iż projekt planu zgodnie z artykułem 17 ust. 6 podpunkt B ustawy dnia z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tekst jednolity, dziennik urzędowy z 2022 roku, pozycja 503, podlega uzgodnieniu z wojewodą, zarządem województwa, zarządem powiatu w zakresie odpowiednich zadań rządowych i samorządowych. Projekt przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został uzgodniony w wyżej wymienionym zakresie przez stosowne organy bez uwag. W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza między innymi wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, walory architektoniczne i krajobrazowe, wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych, wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, walory ekonomiczne przestrzeni, prawo własności, prawo obronności i bezpieczeństwa państwa, potrzeby interesu publicznego, potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej itd. Ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania z terenu, organ waży interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Wobec powyższego sformułowany zarzut jest bezzasadny. Uwaga, zgodnie z artykułem 17 ust. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dziennik urzędowy z 2020 roku, pozycja 503, została przedstawiona Radzie Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych ma uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, 12 radnych głosowało za, 0 przeciw, 1 wstrzymał się. Stwierdzam, że uchwałę przyjęliśmy 12 głosami. Bardzo proszę sekretarza Rady o odczytanie kolejnego projektu. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek numer ewidencyjny 98/1 i 98/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Sierakowo, gmina Kowalewo Pomorskie. Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala się, co następuje. Paragraf
9. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowalewo-Pomorskie. Paragraf 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz poprzez obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim. Paragraf 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Czy ktoś z Państwa ma uwagi? Nie widzę. Chciałbym złożyć wniosek o wprowadzenie zmian w projekcie uchwały poprzez uzupełnienie jej treści o numery i daty uchwały w punkcie 3 i w porządku sesji o następujących miejscach. I tak, załącznik numer 2, strona pierwsza. Nagłówek tabeli w miejscach wykropkowanych wpisujemy 42 łamane przez 156 łamane przez 22 z dnia 28 kwietnia 2022 roku. Punkt 1 tabeli kolumna 10. Uchwała numer 42 łamane przez 156 łamane przez 22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 kwietnia 2022 roku. W załączniku numer 2, strona 3. Punkt 2 w tabeli w kolumnie 9. Uchwała numer 42 łamane przez 156 łamane przez 22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 kwietnia 2022 roku. Załącznik numer 2, strona 4. Punkt 3, tabela, kolumna 9. Uchwała numer 42 łamane przez 156 łamane przez 22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 kwietnia 2022 roku. Załącznik numer 2, strona 9 w miejscach wykropkowanych. Numer 42 łamane przez 156 łamane przez 22 z dnia 28 kwietnia 2022 roku. W uzasadnieniu do uchwały, strona 4 w miejscach wykropkowanych. Numer 42 łamane przez 156 łamane przez 22 z dnia 28 kwietnia 2022 roku. Bardzo proszę radnych. Przepraszam, panie przewodniczący, czy mogę? Bardzo proszę. Tutaj pani kierownik mówi, że to powinno być 356 zamiast numeru uchwały. Mam podane 156 i tak czytałem. Bardzo przepraszam. Czyli zmieniamy te 156 na 356. Bardzo proszę, przegłosujmy te zmiany. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 13 radnych głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Bardzo proszę, przegłosujemy teraz uchwałę z tymi zmianami. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 13 radnych głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Stwierdzam, że uchwałę przyjęliśmy 13 głosami. Bardzo proszę, kolejny projekt. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie gminy Kowalewo-Pomorskie do Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia. Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowalewo-Pomorskie. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych ma uwagi dotyczące tego projektu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 13 radnych głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Stwierdzam, że przyjęliśmy uchwałę 13 głosami.
Bardzo proszę, kolejny projekt. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego aportu do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Toruński, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedzibą w Toruniu. Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami uchwala się, co następuje. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowalewo Pomorskie. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych ma uwagi dotyczące tego projektu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 13 radnych głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Stwierdzam, że uchwałę przyjęliśmy 13 głosami. I tak doszliśmy do punktu 5. Wolne wnioski i zapytania. Bardzo proszę. Bardzo proszę, pan radny Strzelecki. Chyba ja do pani, przepraszam, do pani Małgosi. Kiedy będzie równarka? Bo sołtysi pytają, mój sołtys też, jak z tą równarką, bo to już jest, mogłyby być te drogi zrobione, mówiąc szczerze, nie? Tak tylko mam to jedno pytanie co do równarki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Może najpierw pytania, później odpowiedzi. Co, czy kolejno odpowiadamy? Nie, pytania. Szybciej pójdzie. Bardzo proszę, pan radny Koralewski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, zostałem upoważniony, a więc i poproszony o to, żeby dzisiaj złożyć oświadczenie, a w zasadzie podziękowanie dla tych wszystkich, którzy pomagali rodzinom z Ukrainy. I niekiedy przychodzi taki czas, że dla niektórych szybciej, dla niektórych później może. Jedna mama z malutką. Wyjeżdża jutro do Kijowa ze względów typowo swoich osobistych i poprosiła mnie, żeby serdecznie podziękować przede wszystkim mieszkańcom Kowalewa Pomorskiego za pomoc, a szczególnie mieszkańcom bloku Plac 700-lecia 11, w którym oni mieszkają. I jednocześnie bardzo serdecznie dziękuję właścicielowi mieszkania, który to mieszkanie z jego stwierdzenia przekazuje bezpłatnie, nie żądając żadnych pieniędzy. Jednocześnie prosiła moja mama i ta maleńka Darina, aby podziękować pracownikom Urzędu Miasta. To jest pani Szewczyk i pani Izabeli Wasilewskiej. A jednocześnie bardzo serdecznie również i dziękuję dyrekcji przedszkola, pracownikom opieki społecznej, z którą na co dzień się spotykali. Myślę, że to takie miłe, przypadło mi nawet zaszczyt, trzeba powiedzieć, żeby przekazać te podziękowania. To świadczy o tym, że mimo krótkiego okresu czasu przebywania w Kowalewie, no włączyły się w ten nurt, powiedzmy, tego naszego pięknego życia w Kowalewie Pomorskim i stwierdzały i ta mała, i ta jej mama,
że nigdy nie zapomną tych chwil spędzonych w Kowalewie. I teraz drugi w zasadzie wniosek, może nie wniosek, a w zasadzie obserwacja, i to kieruję do pana burmistrza. Świetnie się stało, że obchodzimy święto 3 maja. Skromne, bo skromne w stosunku do innych gmin. Natomiast całkowicie zapominamy o pięknym, a jednocześnie ważnym święcie 1 maja. Ale 1 maja nie z tego, którego pamiętamy w naszej młodości, kiedy były pochody pierwszomajowe. To już jest historia. Ale o 1 maja 2004 roku. To przecież my, Polacy, zdecydowaliśmy o wstąpieniu do Unii Europejskej. 1 maja 2004 roku w Dublinie premier Leszek Miller, prezydent Kwaśniewski byli wtedy, kiedy na maszt wciągana była polska flaga. My o tym zapominamy. Może nie Polacy, ale jako włodarz miasta Kowalewa Pomorskiego, pan, panie burmistrzu, zapomniał. A tak mówiliśmy 4 lata temu, że będziemy mówili o patriotyzmie, o wychowaniu patriotycznym. Ja się z tym zgadzam. Ja nie mam do pana pretensji, ja po prostu tylko przypominam. I prosiłbym bardzo pana burmistrza, żeby flaga wreszcie załopotała przed budynkiem Urzędu Miasta w dniu albo przed dniem, wtedy, kiedy jest 18. rocznica wstąpienia Polski czy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Myślę, że to jest istotna sprawa dla nas wszystkich. Ja po prostu tylko chciałem przypomnieć to. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Szelecki. Ja zapomniałem, ja chciałem bardzo serdecznie podziękować pani prezes komunalnej za porządki przy ośrodku zdrowia w Rychnowie. Wspólnymi siłami byliśmy, oglądaliśmy i teraz nareszcie jest porządek taki, jak powinien być. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Bejger. Panie przewodniczący, szanowna Rado, ja krótko tylko z podziękowaniem koleżankom i kolegom radnym za przyjęcie wniosku do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Jeszcze raz bardzo dziękuję za przyjęcie mojego wniosku i przegłosowanie go pozytywnie. Dziękuję. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Może tak od środka. Ja nie zapomniałem. Dla wszystkich wierzących 1 maja to jest święto patrona robotników Józefa Robotnika. Biorę udział w uroczystościach w Elgiszewie, na które zapraszał ksiądz proboszcz, ja też tam będę. Natomiast jeżeli chodzi, i pewnie będzie starosta i nie tylko. Natomiast jeżeli chodzi o wymiar ten unijny, no tak, będzie dobrze, zapewniam. To będzie niespodzianka. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy związane z równiarką, rozumiem, że to chodzi o tą równiarkę, która jest zamówiona na ten rok, jest podpisana umowa i żeby ona już rozpoczęła pracę. Tak. Natomiast też pragnę poinformować, że jesteśmy w trakcie negocjacji, bo tak można by powiedzieć, zakupu równiarki na własność i walca drogowego. Jesteśmy już po wstępnych rozmowach z oferentem. Informuję, że jeżeli się zdecydujemy na zakup akurat tych od tego oferenta,
to są to, jest to sprzęt używany, oczywiście sprzęt nowy, to jest w granicach ponad milion, jedno i drugie urządzenie, natomiast używane ceny są dla nas, używanych oczywiście sprawnych, ceny są dla nas, myślę, że dostępne i oczywiście zapewniam po raz kolejny, tak się umówiliśmy z oferentem, że w przypadku równiarki pracownik nasz będzie tam co miesiąc u niego w firmie, co najmniej miesiąc u niego w firmie pracował, żeby poznać wszystkie tajniki. Po raz kolejny uprzedzam, że nie będzie to przypadkowa osoba, chociaż zdaję sobie sprawę, że operator jeżdżący kilka lat ma o wiele większą wiedzę niż ktoś, kto pracuje miesiąc czy nawet rok. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Zamykam 42. sesję Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. Dziękuję Państwu za udział, wszystkim oglądającym nas przed ekranami i zapraszam na kolejną naszą sesję.